Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, zanim przejdziemy do polityki bieżącej, to chciałem zapytać, kto pana namówił, żeby pan osobiście własnym głosem reklamował te wszystkie unijne i generalnie marszałkowskie programy? No przede wszystkim to się wzięło również z, pewnych, z pewnego procesu. Przygotowywania tych materiałów z pewnego ułatwienia. E, dlatego też, e, że e, łatwiej nam jest po prostu stworzyć coś samemu w rozumieniu tego spotu i później zaoferować państwu jako radiowcom do wykorzystania, niż przygotowywać to jako, jako pewnego rodzaju produkcję. Ułatwiło nam to po prostu i usprawniło proces komunikacji. Bo tak naprawdę nagrywam ten spot, on jest przygotowywany przez pracowników gabinetu marszałka i jest przesyłany do, do państwa jako radiowców już później do wykorzystania, z, oczywiście zgodnie z umową, którą mamy podpisane. No pytam jako radiowiec trochę, <laughs> bo czy, że jestem bardziej dziennikarzem niż takim radiowcem stuprocentowym, bo nie dalej jak wczoraj przygotowywałem zajawkę programów, które sam prowadzę i one, te zajawki będą czytane przez profesjonalnego lektora, no bo on lepiej wypadnie niż ja. Ja nie mam aż takiego niskiego poczucia własnej wartości, jeśli chodzi o czytanie spotów. Wydaje mi się, że potrafię czytać ze zrozumieniem, zarówno ja ze zrozumieniem, jak i z, odpowiednią, z odpowiednim użyciem interpunkcji. Na chwilę obecną nikt nie zwracał mi uwagi z tych, z tych, którzy słuchają tych spotów, że one są w jakiś sposób źle zredagowane, źle odczytywane, czy też są niezrozumiałe. Więc no, jedyny wczorajszy sygnał, który, który jest ze strony pana no, radnego. Polityczny, to do tego zaraz wrócę. No, no, oczywiście, że polityczny, ale no, na przykład dzisiaj odebrałem te Telefon od jednego z proboszczów, który się mnie pyta, gdzie ma się zgłosić, bo jest konkurs na zabytki, gdzie ma złożyć wniosek i jak to wygląda. Więc to pokazuje, że, że jest reakcja pozytywna na to, co robimy. A robimy rzeczy pozytywne, robimy rzeczy, które dają ludziom jakąś szansę za funkcjonowania. dają ludziom jakąś szansę, żeby się o czymś dowiedzieli. No, w tej dobie teraz politycznego rozgrywania mediów publicznych, to jednak ja musiałem 3 lata temu znaleźć jakieś swoje kanały dystrybucji informacji z województwa, co jest też również moim obowiązkiem Do tego jako marszałka, żeby, żeby po prostu ludzi o tym informować. Dobrze, panie marszałku, to przekazuję, interpunkcja, dykcja i tak dalej, nie o tym rozmawiamy, ale w imieniu realizatorów przekazuję panu taką uwagę, że trochę brzmią te spoty, jak nagrane w studni. Realizatorzy mówią, że w profesjonalnym studiu byłoby lepiej. Dziękuję, przyjmuję tę uwagę. Postaramy się, żeby było lepiej. No dobrze. I teraz tak, to no polityka. Wczor wczorajszy zarzut radnego Tomasza Gabora, Prawo i Sprawiedliwość, że trochę pan robi taką kampanię wizerunkową, prekampanię, reklamując te spoty przez cały czas, bo to tak jakby trwa, no ta strategia już tak jak pan mówi, trwa ze 3 lata. Tak. Więc jest pan obecny, czy był pan obecny w kampanii samorządowej, teraz będzie pan obecny w kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Nie widzi tu pan pewnej niestosowności, takiej no, przesady pewnej, czy wykorzystywania stanowiska. No, panie Rydako, że nie widzę niestosowności, dlatego że ja nie mam nic do ukrycia. Ja, oczywiście, e, odpowiem na wszystkie pytania, które złożył pan radny Gabor w pierwszej kolejności po, poinformuję was, dziennikarzy, bo to też i dotyczy współpracy między samorządem województwa, Urzędem Marszałkowskim, a różnymi stacjami radiowymi w województwie opolskim, więc będziecie pierwsi wiedzieć o tym, jakie są umowy, jakie zostały podpisane zobowiązania, więc to jest jak gdyby... Jakie to pieniądze. Do I są, jakie to no? pieniądze, oczywiście. Ja nie mam tutaj nic do ukrycia, więc i, i dlaczego w ogóle tak się stało? No stało się to przede wszystkim w 2015 roku, kiedy, kiedy wiedziałem, że telewizja publiczna Jacka Kurskiego nie do Puści takich ludzi jak marszałek Andrzej Buła do swojego przekazu. I to się sprawdza. W momencie, kiedy ja robię jakieś przedsięwzięcie, chcę ludzi o czymś poinformować, kamery telewizji e, są skierowane albo w ścianę, albo w podłogę. No ale rozmawiamy w radiu. No, znaczy, ale, przepraszam bardzo, rozmawiamy o mediach. Panie redaktorze, rozmawiamy o mediach, nie rozmawiamy tylko o radiu. Więc wtedy już sobie zdałem sprawę, że jeżeli nie zbuduję własnych kanałów informacyjnych z ludźmi, pozytywnych kanałów, nie nawzajem obrażania się, nie, nie oszpecania ludziom czegokolwiek, co my razem robimy, no to będzie miało to pozytywny wydźwięk i tak się też stało, bo ta cała kampania, którą przeprowadziliśmy i to, jak współpracujemy z naszymi mieszkańcami, pokazuje, że, że, że to jest dobry kierunek. Minister Kwieciński chwali województwo opolskie jako pierwsze rozliczyło wsparcie z Unii Europejskiej. Euroactive. Opolskie potrafi najlepiej wydawać pieniądze na rozwój. To pokazuje... Ale to akurat z polityką informacyjną ma niewiele wspólnego. Ma bardzo dużo. Ma bardzo dużo, panie redaktorze. Bo jeżeli dzisiaj nagrałem spot o pieniądzach dla przedsiębiorców 12 milionów 600 tysięcy złotych od 8 do 15 kwietnia będzie można składać wnioski. Bardzo proste, bo zryczałtowane. To ja chcę, żeby przedsiębiorcy po to sięgnęli. Po to, żebyśmy byli liderem w wydawaniu funduszy europejskich, po to, żeby ktoś miał z tego korzyść. Tu nie chodzi o to, że korzyścią jest tylko to, że Andrzej Buła, marszałek województwa, się przedstawi. Korzyścią jest to, że około 100 firm dostanie może i po 200 tysięcy złotych na swoją działalność. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że coś, co przynosi pozytywne efekty, powinno być kontynuowane i gdyby nie mam zamiaru zrezygnować z tego, co do tej pory robiłem, czy przez 5 lat robiłem, bo przede wszystkim to daje pozytywy. W rozumieniu zarządzania województwem i w rozumieniu relacji z różnymi partnerami. A polityka to jest rzecz, oczywiście, która sobie idzie z boku, no ale też można by, też trzeba powiedzieć panu radnemu Gaborowi, że, że to te, ten temat, którego ruszył, no to jest miecz, broń obosieczna. Tak, no, tak samo możemy no. za chwilę porozmawiać o, o spółce Solvery, o telewizji publicznej miliard trzysta milionów złotych, o panu prezesie Kujdzie, który dawał pieniądze srebrne, gdzie prezesem jest jego żona, więc można wiele rzeczy, Wyciągnąć jak gdyby w kierunku PiSu i tego wszystkiego, co PiS robi z mediami i z pieniędzmi tam przekazywanymi. No, prawdę że to zawsze jest drażliwy temat. Pamiętam, jak 8 lat temu m, też było podsumowanie pewnego unijnego programu, i w, w mediach pisanych wtedy głównie pojawiały się artykuły finansowane z tak zwanej pomocy technicznej unijnej, tak? które mówiły o programach unijnych, no ale te, one też były opatrzone wizerunkami polityków. Była publiczna debata i oni doszli do wniosku, że jednak chyba nie. I w kolejnych tam wydaniach tych gazet już ich nie było. Znaczy, uznali, że to trochę nadużycie jednak. No panie redaktorze, no przyjeżdża Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, i mówi, że załatwił pieniądze na obwodnicę Opola. Przecież to pieniądze są unijne. To nie ma innych pieniędzy na budowę dróg teraz. Jeżeli jakikolwiek minister Adamczyk idzie i mówi, że będzie budował którąś Eskę, to będzie budował za pieniądze unijne. Jeżeli pan premier Morawiecki staje przed morcem Dzielone w Warszawie na to albo inne zadanie. Więc jakby, ale to w, w tym sensie przypisują sobie zasługę, że wybrali no, no taką no tak, a nie inną. Ale drogę. niech powiedzą, że to są pieniądze unijne, bo ja się ja się nie wstydzę. Ale mówią przecież w życiu nie mówią. Panie dyrektorze, ja się nie wstydzę pieniędzy unijnych i chcę, żeby moi mieszkańcy też się tego nie wstydzili, bo to nie się dużo dobrego dla nas. Bycie w ogóle w Unii Europejskiej, w tej Wspólnocie. Od 15 lat jesteśmy w wspólnocie europejskiej i od 15 lat Unia Europejska nas wspiera, żebyśmy się tam dobrze czuli. Chciałbym, żeby otwarcie powiedział pan minister Adamczyk czy Patryk Jaki, że to są pieniądze, które są z Unii Europejskiej. I tutaj nie ma problemu, żeby powiedzieć obwodnicy Opola, że mam pieniądze dla mieszkańców Opola. Tak, no ma pan minister, ale właśnie to są pieniądze unijne. I tu jest tylko ten problem, że ktoś mówi do mnie, że ja jak zachęcam moich przedsiębiorców czy partnerów społecznych, żeby brali pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest duży i trudny do wydania, to jest polityka i tego być nie powinno, a jeżeli przyjeżdża ktoś z Warszawy i o czymś takim mówi, no to jest wszystko okej. Okay. No dlatego, wie pan, ja nigdy tego tematu nie... No całe proszę zjawisko zauważyć, zjawisko tak zwanej prekampanii to jest coś, ale... czego nie da się opanować w takim odnożeniem. Panie odważeniu. redaktorze, ale proszę zauważyć, że ja nigdy tego tematu nie poruszałem w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, w kierunku PiSu. Ja nigdy żadnych listów, petycji, ja się nie użalałem na to, że mnie nie ma w telewizji Opole, że do was przychodzę raz na dwa miesiące. A o to zaraz pana <coughs> dopyta jeszcze. Ale moi członkowie zarządu przychodzą częściej, więc ja, ja jak gdyby nigdy się nie użalałem nad tym, jakie są moje relacje, czy też w ogóle jakie relacje budują media publiczne ze mną, jaką marszałkiem Andrzejem było. Dlatego, że ja uważam, że to jest, panie redaktorze. Nie do ocenienia i nie do rozstrzygnięcia, czy pani Kępa przyjeżdżając tutaj jest w trakcie kampanii, czy jako, jako pracownik rządu. No wie pan, no nie rozstrzygniemy tego. Dlatego no, ja się cieszę, że pan radny Gabor wywołał tą dyskusję, dlatego że moje zaangażowanie w mediach, w spotach daje bardzo wymierne korzyści dla mieszkańców, przedsiębiorców, dla partnerów, ale również. Tak jak pan słyszy, pan minister Jerzy Kwieciński, minister, który zarządza funduszami europejskimi, mówi województwo polskie najlepsze. To panie marszałku, tak politycznie dopytam jeszcze w tej takiej głównej części, jak już pan się zarejestruje jako kandydat, dalej będzie pan te spoty u nas przez te tam parę tygodni do wyborów wrzucał, czy pan zrezygnuje? Oczywiście, że będę robił dalej tą politykę informacyjną, którą, którą mam w planie zrobić, dlatego, że no życie po prostu toczy się swoim biegiem, tak samo jak podejrzewam, że żaden e, z ministrów czy wiceministrów, którzy kandydują, nie wezmą żadnego urlopu i też się nie ograniczą do siedzenia w Warszawie. No bo trzeba by wtedy zapytać, czy pani Kępa przyjedzie na Opolszczyznę, znaczy na Dolny Śląsk, czy będzie siedziała w Warszawie, tam gdzie jest jej no miejsce przyjechała, pracy. przyjechała, była w poniedziałek. No właśnie, no więc panie redaktorze, no nie ruszałbym tego tematu, dlatego że, jeszcze raz powtarzam, jest to obosieczne, tak? Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, ja prowadzę komunikację pozytywną, w przeciwieństwie do tego, co robią na przykład Wiadomości czy TVP Info za miliard 300 milionów złotych, jak, jak wizerunkowo atakują nauczycieli, prawników, sędziów, no, panie redaktorze... Nie no, będę się tłumaczył za kolegów z TVP Info. Oczywiście, że pan się nie będzie tłumaczył, tylko my to wszystko widzimy, tak? Jeżeli materiał o nauczycielach jest taki, że nauczyciele pracują trzy godziny dziennie, no przecież to jest szkalowanie w ogóle człowieka jako osoby. Już pomijam to, jakie jest podejście do, do samego zawodu, ale jak można tak traktować drugiego człowieka w wiadomościach za miliard trzysta milionów złotych? Przypominam, że z naszym gościem dzisiaj marszałek Andrzej Buła, Platforma Obywatelska, kandydat europarlamentu, także, czy kandydat na kandydata właściwie, bo tak. jeszcze będzie rejestracja. Drugie części rozmowy można posłuchać, można nas także zobaczyć na naszej stronie radiopole.pl. To panie marszałku, to wróćmy do tych kanałów dystrybucji. To zapytam tak. Jest pan zadowolony z polityki informacyjnej urzędu marszałkowskiego? No, chyba tak. No bo przede wszystkim, panie redaktorze, to życie pisze też scenariusze, jeżeli mówimy o, o polityce informacyjnej. Powiem panu, że to, to, to jest kilka, kilka elementów. Ja powiedziałem kiedyś tak, że możecie napisać o czymś, co ja robię lub inny z członków zarządu, jeżeli my tam fizycznie jesteśmy. Więc jeżeli ja. Nie wiem, w sobotę pojadę do Księdza Kostorza na Olimpiadę Katolicką. Ja pojadę do pani Jadzi Kulczyckiej na, na cudowne wypieki naszych pałaców i zamków, to o tym piszcie, bo ja tam jestem z tymi ludźmi, tak? Ja poświęcam sobotę, niedzielę. Bo generalnie trzeba też powiedzieć, Panie Dyrektorze, że marszałek pełni kilka funkcji w rozumieniu tego, jaką aktywność wykonuje. Po no. pierwsze, Pan ma też kilka funkcji, generalnych. No tak, ale po pierwsze, na pewno jestem, jestem pracodawcą dla swoich podwładnych. Druga funkcja, no, reprezentuję województwo opolskie na zewnątrz, ale również reprezentuję województwo w relacji z mieszkańcami. I, I gdybym się tylko miał ograniczyć do godziny 7.30, 15.30, no, to myślę, że mieszkańcy byliby z tego niezadowoleni. Po prostu, no, jeszcze tak jest, może to brzmi nieskromnie, że różni partnerzy, yy, czy organizacje czy stowarzyszenia chcą mnie gościć na swoich imprezach. Więc no, trudno odmówić tej aktywności. Zresztą myślę, że Państwo obserwujecie mnie od pięciu lat jako marszałka i, i widzicie, że raczej nie, nie blefuję w tym, co robię, tylko jestem tam, gdzie naprawdę czuję to, że powinienem być i, i, i później idzie z tym związany. No, no właśnie, bo, bo, ale on nie jest tylko dla mnie, on jest również dla tych ludzi, którzy się angażują. Panie no bo, bo... Warszałku, co do tych komunikatów, to ja w imieniu swoim kolegów dziennikarzy, przynajmniej naszych radiowych, no, no, muszę wyrazić pewien niedosyt, bo nie, ja mam takie wrażenie, że no, robicie dużo różnych rzeczy, obracacie potężnymi pieniędzmi, podejmujecie co tydzień ważne decyzje e, i my się musimy o te informacje dobijać słaby jest przekaz z waszej strony. I to nie jest tak, że my nie chcemy o tym mówić. Ja nie będę tłumaczył się za telewizję, która jak pan mówi, nie chce z panem rozmawiać. My chcemy. I to nie jest tak, że pan tu jest raz na dwa miesiące. E, powiem panu, że zdarzało mi się dzwonić do pana partyjnych kolegów, do sekretarza Platformy, do rzecznika mhm. Platformy z taką prośbą o udrożnienie kontaktu z panem, bo nie tak łatwo pana zaprosić. Hmm. Nie, na pewno się poprawimy. Jeżeli tutaj chodzi, wie pan, no przede wszystkim. My przed... jesteśmy otwarci, naprawdę. Ta... Może pan nas uważać, że reżimowe media, ale my jesteśmy regionalnymi mediami. My chcemy mówić o wszystkim tym, co się dzieje w regionie. Ale ja się przekonuję, czasami, jak ostatnio byłem też na audycji tutaj u państwa, kiedy rozmawialiśmy o nowym dyrektorze Wojskiego Urzędu Pracy, i pani redaktor była bardzo zaskoczona, że już jesteśmy po konkursie i ten dyrektor został wybrany. Ja no powiem tak, że. Trochę czasami e, za dużo się dzieje, żeby to w pewnym sensie ogarnąć i przesłać do was, ale tutaj na pewno zobowiążę moich pracowników w gabinecie marszałka, aby przygotowali dla was takie informacje, nawet zapowiedzi może tygodniowe. Druga strona też jest taka, że w ostatnich miesiącach duża rotacja była kadr dziennikarskich w różnych miejscach z radia do NTO. Nie zaprzeczam. No, więc, więc to jest też. Ale trzon został trzon został, zgadza się, że trzon został panie redaktorze, ale też na pewno się poprawimy, to gwarantuję państwu, bo jak, tak jak mówię, dla mnie bardzo ważna jest ta informacja przekazywana bez podtekstów politycznych. No, proszę, ja staram się to tak robić. Rozumiem, ale proszę mi wierzyć, że, że media społecznościowe, Facebook, Twitter, to trochę za mało, jednak te media tradycyjne, takie jak my, Zgadzam ze się. wszystkimi naszymi wadami, tak, my jednak docieramy do większej grupy ludzi i powiem panu tak, trochę anegdotycznie, jak pracowałem w Częstochowie przez pół roku, tam był prezydent. Tadeusz Wrono. On miał trzyosobowy zespół prasowy mm -hmm. i my dostawaliśmy od nich pięć maili dziennie na temat tego, co zrobił prezydent. Dziennie. Od was dostajemy pięć maili miesięcznie. No dobrze, na pewno się poprawimy. Ja, ja w ogóle przywiązuję wielką wartość do, do radia w rozumieniu tego, że to jest medium, które mi towarzyszy bezwiednie, tak? No, Bo, towarzyszące, czy, tak? Towarzyszące. Z dlatego, definicji. Tak, dlatego że jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to jednak muszę znaleźć ten moment, żeby ten telefon mieć w ręce, skupić się na tym telefonie i coś przeczytać lub, lub zobaczyć. Jeżeli mówimy o radiu, no to sam pobyt w samochodzie którego jest dużo w ciągu, życia, w ciągu dnia, to właśnie to medium jest towarzyszące. I dlatego tutaj ja wielką wagę przywiązuję do przekazu, przekazu radiowego, dlatego no, też i, i wspieramy się nawzajem w różnego rodzaju właśnie prezentacji tych spotów. Ale jeżeli tutaj chodzi o. to nie będzie żadnego problemu, panie redaktorze, żebyście wydostawali ode mnie na przykład codziennie rano. Ja nie obiecuję, że wykorzystamy nie, wszystkie zgadzam informacje, się, tak. Tak. ale, ale moim... chcielibyśmy wiedzieć, tak? Tak, tak. Bo naprawdę czasem są to ważne rzeczy, które nam umykają. Tak, zgadzam się. Dzisiaj jest ważna, ważne posiedzenie Wojskiego Dialogu Społecznego. Dzisiaj jest ważna konferencja na temat wejścia do NATO. Dzisiaj jest ważny projekt marszałkowskiego budżetu obywatelskiego na onkologii. No, y dużo się ważnych rzeczy dzieje. O 13 mamy spotkanie z marszałkiem Rakoczym, z organizacjami rolniczymi, na zaproszenie Herberta Czaj. Więc, no, tak co godzinę coś się ważnego dzieje. W moim, w moim zawodowym życiu. No dobrze, to czekamy na odpowiedź na interpelację. Sami jesteśmy ciekawi, co tam będzie. Powiedz, bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Pola. Naszym gościem był marszałek Andrzej Buł. Dziękuję panu, dziękuję państwu za wysłuchanie. Poglądy i osądy.